Cześć, witam Was w kolejnym moim odcinku Cards Planet, akcesoria do kart. Dzisiaj Wam pokażę rzeczy, które zamówiłem sobie ostatnio, co tylko otwierałem przesyłkę. Także, dobra, zacznę sobie może od tego kartonika, które znowu sobie zamówiłem na 400 kart. Już sobie je złożyłem. Pokażę Wam w środku. Nie wiem, czy pamiętacie, miałem takie gąbeczki. O. I to jest właśnie po to, żeby sobie wsadzić na przykład, o, żeby mi te karty tu w środku nie fruwały. Także ja tutaj akurat mam karty Star Wars, bo nie mam jeszcze albumu. No i tak sobie tutaj trzymam elegancko. Możecie oczywiście sobie też kupić na większą ilość kart. Tam widziałem, jest chyba na 1600, na 5000. Jakoś tak, to musielibyście sobie wejść na ich stronę i sprawdzić sobie. Także ja tutaj sobie takie pudełeczko mam. Tu mam jeszcze oczywiście album, ale ten album i ten drugi, który tutaj mam, pokażę Wam w innym odcinku. O, mogę Wam tylko pokazać. Ja sobie w takich albumach będę trzymał karty z piłkarzami. Jak widzicie, mam tu te czarne strony, bo o wiele lepiej wyglądają karty w takich albumach niż w tych standardowych od Panini, bo te od Panini są beznadziejne. Albumy, karty tam się źle trzymają, nie podobają mi się. Także będę sobie wymieniał na właśnie takie klasery. Ja to w innym odcinku Wam pokażę. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mam 10 stron takich czarnych. Jak ktoś woli, może sobie kupić przezroczyste. Mi się podobają czarne. Także pokażę Wam w innym odcinku, jak to fajnie wyglądają karty, nawet piłkarskie, w takich stronach. Kolejna rzecz, uwielbiana przeze mnie, są to topoldery twarde. Tutaj jest, mam nawet opisane, jest to najlepsza teraz firma BCW. O, może pokażę tak. To są też te twarde. Także polecam, to jest naprawdę mistrzostwo świata. Ja to będę brał jak najwięcej się da, bo warto w takich trzymać swoje karty specjalne. Następna sprawa, to też jest bardzo fajne, przekładka do oddzielania kart. Jeżeli trzymacie karty w jakichś tam kartonikach, nie wiem, w cokolwiek, fajna sprawa, bo można sobie to odgrodzić, na przykład serię, no nie wiem, ja może pokażę tak tylko na przykładzie, jak to, prawda, macie sobie tutaj Star Warsy, później macie jakieś inne, możecie sobie wsadzić taką przegródkę, tu możecie sobie oczywiście podpisać, na przykład, że tutaj będzie dalej, nie wiem, Champions League, czy coś takiego. Też fajna sprawa, fajne pomyślane. Mi się to na pewno przyda. Także bardzo fajne. Też z firmy BCW. Dobra, następnie pokażę Wam. Tu mam na przykład zaklejane koszulki na karty. Jak gdzieś widziałem na jakimś filmiku, ale to nie był facet z Polski, miał właśnie takie saszetki i on trzymał w nich karty. Może ja pokażę, zaraz wyciągnę tu jakąś kartę. Dobra, o. Ja widziałem, że on przechowywał karty właśnie w takich folijkach. Te folijki się tutaj zakleja, tu jest taka tasiemka. Można je zakleić i sobie możecie w ten sposób trzymać też karty. Ja widziałem właśnie, gościu trzymał w takich folikach karty. On miał w jakimś kartonie, taki to był mega wielki karton. I on wyciągał te karty i miał właśnie w takich folikach. Także bardzo fajna sprawa. Dobra, może nie będę już tu wyciągał. Zaklejane koszulki na karty, przechowywane między innymi w topolderach lub kartonowych pudełkach. No właśnie, i ten gościu trzymał w kartonie. Następnie pokażę Wam folijki, no, koszulki w sensie, ja na to mówię folijki, i też one są lepsze od tej firmy Ultra Pro. Ja już sobie trochę ich wykorzystałem. O, ojej, oj, no to Sebek jak zwykle coś tu musiał, oj, no.
Są to foliki o wiele lepsze jakościowo niż tamte, te zwykłe, bo tamte się trochę szybko niszczą. Te są o wiele lepsze jakościowo. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, żebyście mogli potem sobie znaleźć tam u nich na stronie. A jeżeli ktoś nie znajdzie, to piszcie tutaj pod filmikiem albo na PW, to ja wam wyślę linka. Dla mnie to są super folijki z firmy BCW, dlatego że... Oj, coś nie mogę ostrości złapać, bo za dużo chyba tych bajerów tam z tyłu. Dlatego że bardzo fajnie dopasowane są i w ogóle są jakościowo fajne. Zaraz wam pokażę. Oj, muszę wyciągnąć kolejną kartę. Bardzo fajnie dopasowane są te stronki do karty. O, zaraz wam pokażę. O, widzicie? Niektóre foliki są o trochę wyższe, prawda, i szersze, a tu elegancko dopasowane. Ja sobie jeszcze zamówię takie specjalne foliki, które można wsadzać razem z kartą do segregatora w te stronki, no bo to raczej się nie zmieści, bo jest za szerokie. Ja takie folie miałem w tych kartach z World of Warcraft, tam co dostałem te w gratisie karty, i właśnie te karty były wsadzane w specjalne foliki, to jest dodatkowe zabezpieczenie. Także polecam te foliki, są o wiele lepsze niż te standardowe. Najlepiej dopasowane, no ale jak kto woli, prawda? Kolejną rzeczą, którą mi się strasznie spodobała, jest takie oto pudełko plastikowe, przezroczyste, widać karty. Karty tutaj się nie zniszczą w środku. Ja tutaj sobie wsadziłem takie karty, które... No nie mam jeszcze albumów, a tutaj jest Ultra Pro, pudełeczko na 250. A w folikach mieści się około 200. No ja jeszcze nie sprawdzałem, ale widzicie, mieści się tu sporo kart. Jeszcze mi trochę miejsca zostało. Otwiera się od góry. O, bardzo fajnie wygląda. Przezroczyste. Możecie sobie tu trzymać swoje powtórki, czy tam jakieś inne serie, jakieś, jak nie macie albumów, co tam sobie tylko chcecie. A ja tu mam akurat karty z Match Attacks. No właśnie, oglądałem Dr. Radian twój filmik, mega zajebistą paczkę dostałeś właśnie z Match Attacks. Ja też trochę tych kart mam, no mam trochę mniej świecących, a ja też mam legendy, też mam tutaj powsadzane w folijkach. Ja tak właśnie przechowywuję karty, te lepsze oczywiście są w folijkach i chyba te lepsze wsadziłem. Nie, te lepsze wsadziłem jeszcze w te inne folijki. Widzicie, one są trochę szersze tutaj. Nie wiem, czy widać, bo... O, widzicie? Jest trochę tutaj szerzej, a w tych dopasowanych, zobaczcie. Jest bardzo mała różnica, widzicie? Prawie nic nie wystaje. O, może tak, a nie będzie widać. Ale to jest taka właśnie różnica. Polecam, te folijki są naprawdę super. Bardzo fajnie dopasowane. I co? I to by były moje gadżety. Czekam na kolejną przesyłkę z kolejnymi akcesoriami. Będę wam pokazywał, co sobie zamawiam. I będę was próbował namówić, żebyście sobie też kupowali. Jest trochę, widziałem osób, które już kupują sobie. Fajnie, cieszę się. Wasze karty będą bardzo fajnie wyglądały. W następnym odcinku pokażę wam te albumy. I mam nadzieję, że też wam się spodobają. Ja postanowiłem trzymać karty w takich właśnie segregatorach, bo no wiadomo, nie można tutaj sobie wstawić takiej strony, jak tutaj macie, ale powiem wam, że o wiele lepiej wyglądają karty w tych segregatorach niż w tych standardowych. O, wam pokażę standardowych tych od Panini. To jest badziew straszny. Ja tu mam na przykład karty, które wylatają. Zobaczcie, to jest masakra. Ruszasz tym i to wszystko fruwa tam.
Także ja będę sobie zamawiał takie segregatory i kiedyś tam wam pokażę całą moją kolekcję właśnie w takich segregatorach. Naprawdę super to wygląda. Polecam. Oczywiście standardowo stronki do Cards Planet znajdziecie pod tym filmikiem na Allegro i na stronę tą inną. Także mam nadzieję, że wam się spodobało coś i... A to naprawdę polecam. To jest ulubiony produkt dla mnie. To jest mistrzostwo świata. Kto to wymyślił, to jest naprawdę mistrzem. Dziękuję, to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.